Niespodziewani goście i brak pomysłu na szybką przystawkę? Potrzebujecie zaledwie ciasto francuskie? Nakłuwacie widelce? Wkładacie do zamrażarki i w tym czasie przygotowujecie pomidorki. Następnie robicie ekspresową masę jajeczną, czyli jajka, śmietanka, przyprawy takie jak pieprz oraz sól i wszystko dokładnie mieszacie. Ciasto wyciągacie z zamrażarki, na spód dajecie łososia wędzonego, natomiast możecie dać tak naprawdę cokolwiek. Jakiś neutralny w smaku ser, na przykład mozzarella, ulubione zioła, u mnie to jest bazylia. Całość zalewacie masą jajeczną i może być ponad ciasto francuskie. Wszystko idealnie urośnie. A po upieczeniu macie idealną tartę, która jest dobra na ciepło oraz na zimno.